Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. 15 grudnia 1981 roku padły strzały do górników, którzy protestowali w KWK Manifest Lipcowy, obecnie KWK Zofiówka. 3 lutego i 9 lutego również padły strzały do górników, którzy pod Jastrzębską Spółką Węglową protestowali. Był to proces pokojowy. Niestety, zamiast rozmów, zamiast dialogu użyto broni. A co było tego powodem, że górnicy musieli wyjść na ulicę? Po pierwsze, pan prezes Jarosław Zagórowski wypowiedział umowę, którą zawarto w 2011 roku. Umowę przed giełdą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. A co się stało? No, inwestycje w górnictwie, a szczególnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, były nietrafione. Po pierwsze, w 2011 roku oddano 5,4 miliarda do budżetu z prywatyzacji. W 2012 roku oddano 630 milionów z dywidendy. W 2013 roku 205 milionów. W 2014 roku zakupiono kopalnię knurów w Szczygłowicy za 1,5 miliarda, z czego miliard wzięto kredyt. Następnie pieniądze rozchodziły się z Jastrzębskiej Spółki Węglowej na doradztwo, na usługi prawnicze, na kupno hotelu, na remont hotelu. I takich przykładów można tutaj mnożyć. Górnicy mają świadomość, że ich sytuacja jest trudna. Dlatego też, chcąc dialogu, liczyli na to, że właściciel, minister gospodarki, minister skarbu, pani premier pojawią się na rozmowach, w tych trudnych rozmowach. W związku z tym pracownicy, nie umiejąc się doczekać rozmów, dialogu, wyszli na ulicę i potraktowano ich bardzo źle. Myślę, że ta sytuacja będzie wymagać jeszcze wielu wyjaśnień, a szczególnie dla tych górników, którzy zostali ranni. Również podczas tych pokojowych manifestacji uczestniczyły dzieci, rodziny. Nie zważano na to, czy są dzieci, czy kobiety. Użyto broni. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.